Witam wszystkich dorosłych oraz Was, drodzy studenci Polskiej Akademii Dzieci. Michał Maszko ma 11 lat. Chodzi do szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Długołęce. Jego marzeniem jest zwiedzić Indie. Życiem zwierząt interesuje się od pierwszej klasy. Dzisiejszy temat wykładu to ekstremofile. Cóż to takiego? Teraz oddaję głos Michałowi. Z czym kojarzy Wam się słowo ekstremalny? Według definicji w słowniku języka polskiego słowo to oznacza skrajny, radykalny, wysokiego ryzyka, wyjątkowo trudny, niebezpieczny. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o organizmach żyjących właśnie w ekstremalnych warunkach. Nazywamy je ekstremofilami. Jak myślicie, jakie to są warunki? Z punktu widzenia zwykłego człowieka, nawet kret jest ekstremofilem, bo żyje kto wie, gdzie? Tak, oczywiście mieszka pod ziemią. Innym zwierzątkiem, które możemy uznać za żyjące w ekstremalnych warunkach, jest na przykład sąsiadka kreta. Ja miałem na myśli zwykłą dżdżownicę. Rzeczywiście, warunki ich życia nie są łatwe. Ale ja chciałbym opowiedzieć Wam o takich dziwnych stworzonkach, które żyją prawie tam, gdzie prawie nikt inny nie jest w stanie przetrwać. Są to właśnie prawdziwe ekstremofile. Przystosowały się one do życia w środowisku, gdzie zazwyczaj dominuje jeden szkodliwy czynnik. Może to być na przykład skrajnie niska lub wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie lub środowisko, nawet kwaśniejsze niż cytryna. Na slajdzie widzicie zdjęcia bakterii spod mikroskopu elektronowego, czyli takiego z jednych najdokładniejszych na świecie. To właśnie bakterie tworzą kolorowe kożuchy w gorących źródłach geotermalnych nazywanych gejzerami. Naukowcy z Wielkiej Brytanii wysłali w przestrzeń kosmiczną kawałki skał. Tam były one przywiązane do stacji kosmicznej przez prawie 1,5 roku. Po sprowadzeniu skał na Ziemię okazało się, że żyje na nich wyjątkowo silny szczep bakterii. Były to cyjanobakterie, czyli dobrze znane nam sinice. Bakterie żyjące wewnątrz skał nazywamy endolitami. Żyją też w kraterach gorących wulkanów. Na solniskach, to białe to nie jest śnieg, to właśnie jest sól. Czy w trujących oparach siarki. Właśnie tu wszędzie możemy znaleźć żywe bakterie. Na zdjęciu widzicie jezioro pod prawie 4-kilometrową warstwą lodu. I nawet w tym jeziorze znaleziono żywe bakterie. Były odseparowane lodem od świata one przez co najmniej 14 milionów lat. Na zdjęciu widzicie rybki z rodziny denników. Są to jak dotąd najgłębiej sfilmowane ryby. Napotkano je w okolicach Chile na głębokości 8 km. Wyobrażacie sobie, jak to jest głęboko? Dziękujemy! A teraz chwila zabawy, którą poprowadzi pan Kornel Kępiński. Zapraszam! Słuchajcie, na czym będzie polegała zabawa? Jak mówię strona lewa, to strona lewa robi tak. Kucamy, wszyscy kucamy. I uwaga, zaczynamy okrzyk bojowy, tak o. Robimy tak. I do góry! Hurra! Dobra, uwaga, jeszcze raz próbuję. Strona lewa, start i... Dobra, wyszło w stronie lewej. Strona prawa, uwaga, zaczynamy to samo. Na dół. Uwaga. Dobra. A teraz robimy konfrontację. Kto będzie lepszy? Strona lewa czy strona prawa? Zaczyna... Uwaga, zobaczymy. Uwaga, strona lewa i... Dobra, uwaga, strona prawa, zaczynamy. No nie wiem, dla mnie krzyczycie tak samo, ale musicie zrobić coś takiego, żeby pokazać, że jesteście lepsi. Uwaga, to teraz zobaczymy, kto wygra. Strona lewa zamienia się w wiosnę, dobra?
Wy krzyczycie na końcu wiosna, okej? A wy krzyczycie lato, jasne? Zobaczymy, co będzie mocniejsze. Uwaga, zaczynamy i... Dobrze, poszło. Uwaga. No cóż, jak dla mnie wygrało lato, ale nie wiem, nie wiem. Brawo dla lata. Ja ze swojej strony na razie dziękuję. Wy się zamieniacie w słuch, a my za chwilę wracamy. Za chwilkę wykład poprowadzi dorosły ekspert. Zapraszamy pana doktora Józefa Krawczyka. Pan doktor jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziałów Instytutu Botaniki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest kierownikiem pracowni nowoczesnych strategii nauczania biologii. Przed nami pan doktor Józef Krawczyk. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło. Powiem wam dzisiaj o, myślę, że ciekawych rzeczach i też w pewien sposób związanych z ekstremalnymi środowiskami, ale takimi nam bliższymi. A mianowicie zastanowimy się, w jaki sposób żywe organizmy informują nas o zanieczyszczeniu środowiska. Rozpoczniemy od określania zanieczyszczenia powietrza. Słuchajcie, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego musicie uważać i zapamiętać? Bo od dzisiaj wy wszyscy będziecie ekspertami i wychodząc w teren, po 5 minutach, po rozejrzeniu się w środowisku, będziecie w stanie powiedzieć, czy w tym środowisku na przykład powietrze jest czyste, czy też zanieczyszczone. Na co mamy zwracać uwagę, określając zanieczyszczenie powietrza przy pomocy porostów? Słuchajcie, forma morfologiczna, czyli wygląd tych porostów. Chodzi o to, że jedne z nich są bardzo małe, czasami trudno zauważalne, a inne są bardzo duże. I słuchajcie, naukowcy, badając te porosty, stwierdzili, że są wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki. To jest taki gaz, który jest podstawowym gazem, który występuje w skażonym powietrzu. Im bardziej skomplikowane i im więcej porostów na drzewach, na korze drzew występuje, tym czystsze mamy powietrze, tym mniej zanieczyszczone dwutlenkiem siarki. Jasne to jest? To zaraz. No i słuchajcie, zgodnie z zapowiedzią, jak wam się wydaje, jakie to będą porosty? Te tutaj. Proszkowate, pięknie, czyli taka brudna, sino-zielona, bardziej niebieska może mąka, jak gdyby posypana kora. Tak to wygląda. Słuchajcie, a tutaj... Krzaczkowate, przepięknie, oczywiście. I one świadczą o jakim środowisku? Czystym, niezanieczyszczonym dwutlenkiem siarki. I im więcej takich porostów znajduje się na korze drzew, tym czystsze powietrze, słuchajcie. Są porosty listkowate, przyjrzyjcie się, czyli takie przylegające do kory, ale duże, dość spore i porastające czasami całą korę. Jakie to są? Krzaczkowate. I powietrze będzie jakie? Czyste. Słuchajcie, popatrzcie, nie dość, że występują porosty krzaczkowate, to jeszcze zobaczcie, czy tu widać dobrze korę drzewa? Nie widać. Cała kora, cały pień jest porośnięty pięknie porostami. Przechodząc do szkoły, mijacie po drodze drzewa? Czyli od dzisiaj przyglądacie się korze, czy są na niej porosty i oglądacie liście. Ale liście trzeba oglądać tak w sierpniu i we wrześniu, kiedy one troszeczkę będą narażone na te zanieczyszczenia i zaczną reagować. Taki obrazek we Wrocławiu jest dość częsty, kiedy drzewa zaczynają nam usychać. To są tak zwane martwice. Martwice, naukowy wyraz określający je, to są nekrozy.
dlaczego powstają takie martwice? Otóż dwutlenek siarki reaguje z wodą i padają kwaśne opady, prawda? I wypalają dziury po prostu w tych liściach. Serdecznie dziękujemy naszym wykładowcom. Panie doktorze, proszę przyjąć zaświadczenie o wzięciu udziału.